Okres największej wyprzedaży to oczywiście okres poświąteczny, czyli koniec roku, i okres wakacyjny, czyli przełom lipca i sierpnia. I ponieważ właśnie rozpoczyna się okres największych wyprzedaży w roku, to przygotowałam poradnik, jak nie zwariować podczas wyprzedaży. Zapraszam do obejrzenia. Ręka do góry, kto chociaż raz w życiu skorzystał z wyprzedaży. Ja wiem, że to może takie trochę wręcz retoryczne pytanie, ponieważ myślę, że każdy z nas z wyprzedaży korzysta. Jest to świetny okres, żeby doładować swoje posiadanie. Ja dzisiaj będę mówiła o posiadaniu ubrań z oszczędnością finansową. Wyprzedaże przeważnie są poświąteczne, bardzo duże, no ale bardzo często też zamiast doładowywać to, co powinny doładować, to niestety zaśmiecają nam szafy. Dlatego też chciałabym powiedzieć o moich strategiach wyprzedażowych, o moich strategiach tak naprawdę zakupowych, które ułatwiają mi podejmowanie decyzji, a później sprawiają, że ja noszę te rzeczy, które kupiłam. One nie leżą w szafie przez 2 lata z metką, tylko są po prostu używane. I pierwsza taka rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to to, że oczywiście do wyprzedaży należy być przygotowanym. Tak jak zresztą do każdych zakupów. I tutaj oczywiście będę powoływała się na mój nieśmiertelny przykład z zakupami spożywczymi. To znaczy, że kiedy idziemy do sklepu bez listy zakupów, sprawunków spożywczych, jakichś przemysłowych, chemicznych, to bardzo często wychodzimy ze sklepu z rzeczami, które kupiłyśmy, ponieważ na przykład byłyśmy głodni, albo zazwyczaj je lubimy, a zapominamy o tym, co tak naprawdę jest potrzebne w domu. Dlatego najlepiej jest iść do spożywczaka czy do warzywniaka z listą zakupów i zazwyczaj większość z nas tak robi. Natomiast mało znam osób, które chodzą na zakupy ubraniowe z listą. Także po pierwsze, co musisz przygotować, to oczywiście listę zakupów. I tą listę zakupów należy zrobić w oparciu o coś. Więc tak naprawdę na samym początku to powinieneś przygotować sobie porządny przegląd szafy. Ja wiem, że teraz prawdopodobnie jesteśmy po tym takim przygotowywaniu się na święta, czyli po porządkach świątecznych, po zmianie sezonu z wiosna, lato na jesień, zima i mam nadzieję, że ten przegląd szafy już był zrobiony. Jeżeli nie, to ja serdecznie zapraszam, żeby ten przegląd szafy zrobić. Jeżeli nie wiesz, jak go zrobić, to ja nawet przygotowałam kurs online na ten temat, to znaczy nie tylko na ten temat, ponieważ kurs online nazywa się Atrakcyjna Ty, jest skierowany do kobiet. Obecnie nie ma go w sprzedaży, ale będzie w przyszłym, czyli w 2018 roku ponownie w sprzedaży. Wystarczy wejść na www.atrakcyjnaty.pl i tam można zapisać się na listę osób zainteresowanych takim kursem, więc gdy kurs ruszy, dostaniesz takie powiadomienie, że on już jest. I tam właśnie w ramach tego kursu ja uczę kobiety, jak zrobić przegląd szafy. I jeżeli nie masz teraz możliwości, żeby nauczyć się ze mną zrobić ten przegląd szafy, ani żeby zaprosić jakąś stylistkę do siebie, żeby zrobić przegląd szafy, to zrób najlepiej tak, jak potrafisz. To znaczy przejrzyj swoje ubrania, zobacz, czy tam czegoś brakuje. I jeżeli czegoś brakuje i widzisz to teraz, zapisz na liście. I w ogóle w międzyczasie, jak w ciągu roku, w ciągu miesięcy, w ciągu ubierania się porannego, widzisz na przykład, że ach, moja biała koszula, jedna, druga, trzecia, jeżeli w nich chodzisz, w jakiś sposób się już niszczą, to zapisz sobie gdzieś w jakimś notesiku, w telefonie, na liście zakupów, że trzeba uzupełnić białą koszulę. I tak z biegiem tygodni będą przybywały rzeczy na tej liście. I teraz, jeżeli będziesz potrzebował iść na zakupy, to będzie wiadomo, co kupić. Albo nawet jeżeli przez przypadek znajdziesz się w centrum handlowym, to będzie wiadomo, co kupić. Dlatego też do wyprzedaży należy być przygotowanym. Mamy teraz, te wyprzedaże się rozpoczynając, więc warto na szybko zrobić sobie listę zakupów, po to, żeby nie stracić głowy w sklepach. Czy nawet w sklepach online, ponieważ ja bardzo często wiem, ze względu na to, że dużo czasu spędzam w waszych szafach, w szafach moich klientów, to wiem, że bardzo często tam są rzeczy kupione, ach, bo było tanie, ach, bo było przecenione. I później tak właściwie leży i nie wiadomo, z czym to zestawić. Dlatego też warto mieć przygotowaną listę zakupów i w oparciu o nią realizować ten cel zakupowy. Natomiast jeżeli nie masz listy zakupów, a jesteś już w sklepie, to jest bardzo ważna sprawa, kupuj zawsze zestawami. Czyli jeżeli kupujesz sobie jakąś wyjątkowo szaloną spódnicę,
to kup od razu do niej jakąś pasującą górę. Jeżeli nie jesteś pewna, czy masz do tego buty w domu, torebkę, to oczywiście warto to kupić. Jeżeli kupujesz sobie płaszcz, to zadbaj o to, żeby od razu, żebyś wiedział, czy masz do tego szalik, czapkę, rękawiczki, czy ten płaszcz będzie pasował do kozaków, czy ten płaszcz będzie pasował do spódnic, które zazwyczaj noszę. Także myślimy zawsze w kategorii zestawów. Oczywiście najlepiej jest robić od razu z zestawami zakupy. Jeżeli już jesteś na zakupach, to teraz są jakby dwie opcje. Możesz być albo fizycznie w sklepie na zakupach, albo możesz być przed komputerem, czy przed telefonem po prostu i robić zakupy online. I teraz ja bardzo, bardzo namawiam do robienia zakupów online podczas wyprzedaży. Z kilku powodów, ale najważniejszy jest taki, że to jest duża oszczędność czasu, ponieważ sama doświadczyłam kilka lat temu, kiedy jeszcze nie byłam taka doświadczona w zakupach jako stylistka, doświadczyłam tego, że umówiłam się z jednym z moich klientów w pierwszy dzień wyprzedaży do jednej z warszawskich galerii. I co się okazało, że spędziliśmy 40 minut w przymierzalni na oczekiwanie na naszą kolej. Dlatego jeżeli nie chcesz sobie takiej rozrywki zagwarantować, nie polecam, żeby robić zakupy podczas wyprzedaży w sklepach stacjonarnych. Warto jest natomiast przygotować się, to znaczy na przykład chwilę wcześniej, zanim te największe wyprzedaże się rozpoczną, przejść się po sklepach, pomierzyć, zrobić sobie zdjęcia metek i gdy wyprzedaż się rozpocznie, siadamy przed komputerem i po prostu zamawiamy online to, co już wiemy, że będzie dla nas dobre. Także to jest jedna z takich strategii zakupowych. Druga jest taka, że jeżeli nie zdążyłeś przymierzyć wcześniej tych ubrań, zamawiaj od razu dwa rozmiary. Ja wiem, że to niestety powoduje tak zwane zamrożenie gotówki na kilka dni, zanim te rzeczy przyjdą wszystkie, przymierzysz je i odeślesz z powrotem, a sklep odda ci pieniądze, ale przynajmniej wiadomo, że coś zostanie. Także ja zawsze zamawiam sobie dwa rozmiary, jeżeli nie jestem pewna z jakiejś marki i to rozwiązuje sytuację. Ale też bardzo często robię tak, że kupuję ubrania w tych sklepach, w których można je oddać, znaczy nawet stacjonarnie. Czyli na przykład będąc na zakupach, wpadam po prostu do Zary, biorę dwie pary spodni w dwóch rozmiarach, biorę na przykład sobie sweterek w dwóch rozmiarach i wszystkie te rzeczy biorę do domu i po prostu przymierzam na spokojnie w domu. I jest to wygoda, bo nie muszę przebierać się w tych przemierzalniach, których ani światło, ani lustra nie są takie, jak ja bym chciała. Bardzo często też jest po prostu brudno i to mi przeszkadza. I oszczędzam czas, żeby właśnie w tych przymierzalniach, w tych takich korkach przed przymierzalnią po prostu nie stać. Ale też jest jeden duży plus, ponieważ jak jestem w domu, to mam więcej czasu na podjęcie decyzji. I podjęcie decyzji też takiej, czy na pewno to ubranie pasuje do mojej szafy. Ja mam trochę takie zboczenie, jak kupuję ubrania dla siebie, to albo kupuję online, więc mogę oddać je przez 14 dni, albo kupuję właśnie przeważnie w sieciówkach, czyli w tych miejscach, które pozwalają mi na zwrot. Ponieważ jak ja przychodzę do domu z takim ubraniem, to robię sobie w domu wszystkie możliwe zestawy z rzeczami, które mam już w szafie, żeby zobaczyć, czy to ubranie, które chcę zakupić, jest na pewno inwestycją. Oczywiście są takie rzeczy, jak na przykład spódnica w cekiny, którą kupiłam sobie. Ja wiem, że ona nie będzie często wykorzystywana, ale będzie wykorzystana na specjalną okazję, którą sobie zaplanowałam i to jest jakby taka rzecz, która bardziej jest taką ozdobą mojej szafy niż inwestycją. Natomiast jeżeli chcę sobie kupić spodnie jeansowe, to na pewno jest to baza mojej szafy i ja muszę zobaczyć, czy one na pewno mają taką długość nogawki, która teraz na zimę zgodzi się z moimi kozakami, z moimi botkami, czy te jeansy będą ładnie wyglądały z moimi okreciami wierzchnimi, jak się z nimi spotkają tutaj, czy będą dobrze pasowały, jeżeli chodzi o wysokość stanu do tych konkretnych rzeczy, które mam zamiar ubrać, bo jeżeli chcę nosić je do jakichś krótkich bluzek, to muszą mieć wysoki stan. Jeżeli chcę włożyć koszulę do środka, to też muszą się dobrze trzymać w tej okolicy. Także wszystko zależy od tego, po prostu do czego te rzeczy są mi potrzebne. Więc ja mam taką manię, że ja po prostu testuję rzeczy, ponieważ po pierwsze szanuję swoje pieniądze i chcę nie chcę mieć zagraconej szafy, chcę mieć mało ubrań, ale takie, które najlepiej mogę wykorzystać. I to również polecam. Czyli obojętnie, czy zamawiasz online, czy kupujesz stacjonarnie, to staraj się w domu robić zestawy z tego, co właśnie nabyłeś, czy nabyłaś.
Jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, nad którą trzeba się zastanowić podczas kupowania. To znaczy, oczywiście ja już nie będę tutaj nawiązywać do tego, że te ubrania muszą pasować nam kolorystycznie, muszą pasować do typu sylwetki, ponieważ o tych aspektach już jest wiele innych filmów na moim kanale. Natomiast trzeba się zastanowić nad tym, czy ta rzecz będzie przeze mnie noszona. To znaczy, czy ona w ogóle jest mi do czegoś potrzebna, ponieważ bardzo często kupujemy rzeczy tylko dlatego, że nam się podobają, ale ich później nie nosimy. Więc zastanów się, czy te ubrania, które chcesz kupić, buty, dodatki, obojętnie co to będzie, jeżeli chcesz sobie kupić kolczyki z frędzelkami, to czy te kolczyki z frędzelkami mają gdzie z tobą pójść? Jeżeli nie, nie kupuj. Jeżeli mają ci się tylko podobać, to lepiej sobie kup ładny wazonik, postaw go na szafce i wtedy niech cieszy twoje oko. Ubrania, dodatki mają być noszone. I kolejna taka rzecz to patrz na składy materiałowe, to znaczy nie kupuj ceną, kupuj jakością. I właściwie taka już na koniec porada, jeżeli masz podjąć decyzję tak bardzo spontanicznie, to zastanawiaj się nad tym, jakie po pierwsze te zestawy, czy to pasuje do twojego typu sylwetki, jaki jest skład, ale zastanów się, czy jeżeli ta rzecz byłaby w oryginalnej cenie, to czy ja bym mimo wszystko ją kupiła, czy ja bym ją kupił, czy kupuję ją tylko dlatego, że jest tania. Pamiętaj, że wyprzedaże są świetną okazją, żeby kupić coś nowego, coś na co normalnie cię nie stać, bo jest za drogie, a dzięki wyprzedażom zbliża się to do twojego budżetu. Także podejdź do wyprzedaży mądrze, zastosuj strategię i nie kupuj byle jakiej jakości. To jest najważniejsze. Także mam nadzieję, że te kilka porad pomoże ci odnaleźć się w sklepie. Ja namawiam cię oczywiście, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będzie dużo więcej porad odnośnie kolorów, sylwetek, okazji. Ja dziękuję za dzisiaj. Udanych łowów życzę. No i do zobaczenia w następnym filmie.